możemy sobie tylko ponarzekać, bo nie mam na to wpływu, bo to tam gdzieś muszą być jakieś kierunkowe ustalenia, co robimy. Myślę, że raczej tu na dobre muszą być. No nie, bo proszę pana, to, że no, to już długa dyskusja, przechodzimy do drugiej dyskusji, że to, że się tak, a nie inaczej kształci młodzież, to nie jest decyzja Rady Gminy gdziekolwiek, w jakiejkolwiek miejscowości. Nie ma wychowania obywatelskiego od prawdziwego zdarzenia, i tak dalej, i tak dalej. To można by tu mnożyć i szukać, i szukać. I zawsze ktoś powie, to nie ja, to kolega, bo to nie moja sprawa, nie? Ale to, co to muszą być polityczne nawet jakieś tam z góry, wytyczne, jak to należy robić, prawda? I przestrzeganie, włożenie środków i przestrzeganie, że jakoś konsekwentnie tych działań, tym się nie robi. No. I można sobie tutaj ubolewać z tego powodu. Ja ubolewam, ale to tyle mogę zrobić. Tak? Ja może tylko krótko do pana Ryszarda. Wszystkie uchwały, które interesują mieszkańców, są poza tym w gablotach wszędzie wywieszane, informowane i ludzie sobie czytają. To nie ma tak. Większość tylko mieszkańców interesują uchwały, które dotyczą i takie uchwały wszystkie są umieszczane w biuletynach i w gablotach. A wracając do meritum, to z formalno-prawnego punktu pan mimo jakichś takich, no może szczerych intencji, jakby chęci i takich, to nie ma racji, to zwyczajnie nie ma racji. I skarga na wójta jest bezzasadna. I to jest jakby, to, bo to jest przedmiotem teraz tej dyskusji, tak? To wracając do Ameryki, to właśnie czytałem uzasadnienie. I śmiem mieć wątpliwości, bo jeżeli prawo nadrzędne mówi o tym, że ma możliwość, to moim zdaniem jest możliwe, że nasz pan burmistrz tylko się zasłoni naszym statusem, a nie uznał możliwości, które daje mu prawo nadrzędne. I tu prawo, ale jakie prawo nadrzędne? Proszę powiedzieć, o jakim prawie nadrzędne pan mówi, bo ja nie rozumiem. No, w uzasadnieniu na opinię się powołuje właśnie też prawnika tutaj, że sąd wymienione od obligatoryjnych informacji publicznej, obowiązkowe rzeczy, jakie muszą być wymienione, natomiast tam artykuł 8, ustęp 3, z 2 tej ustawy stanowi o tym, że podmiot zobowiązany mogą udostępniać w tej informacji publicznej również inne informacje. Ale mogą, nie muszą, ale w uzasadnieniu nasz pan burmistrz napisał, że on nie może, bo to należy do I słusznie napisał, że ma, dlatego, że artykuł, jak już tak chcemy tutaj być, 11b ustawy o samorządzie gminnym mówi o jawności działania organów gminy, precyzując w ustępie drugim, iż jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesję, posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady. Przy czym ustęp trzeci wskazuje, iż zasady dostępu do tych dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy. I to jest wprost z ustawy. To nie jest nadrzędne, podrzędne, bo to jest ustawa. Nad tą ustawą, jak pan wie, jako człowiek wykształcony, ważniejsza jest tylko konstytucja nad ustawami. I jeżeli w tymże artykule 11 w ustępie 3 mówi, że zasady i tryb dostępu do tych wszystkich jawnych dokumentów ustala Rada Gminy, określa w statucie, to myśmy ustalili w naszym statucie, jak pan czytał, jakie są zasady, że nagrywamy, że one są wieczyste. Kiedyś one miały tam jakiś okres czasu, były przechowywane. Teraz zmieniliśmy w statucie, że one mają charakter wieczysty i zawsze będzie można do nich sięgnąć, prawda, że można robić odpisy, kopie i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest określone w statucie. A w naszym statucie nie ma zapisu, który by mówił, że protokoły są publikowane na stronie internetowej gminy. I teraz, gdybyśmy chcieli zadośćuczynić panu Wilkowi, to musielibyśmy zmienić statut. I oczywiście, że tak. I pan burmistrz jako adresat wniosku nie mógł tego zrobić, bo nie jest to jego kompetencja. Jest to nasza kompetencja. Kompetencja Rady Gminy, bo to my uchwalamy statut gminy. I odpowiedział panu Bartoszowi, że
skrością, nie mogę zadośćuczynić Panu, Pana wniosku, zadowolić, jeśli chodzi o Pana wniosek i nie mogę tego robić, ponieważ jest dokument, który stanowi prawo miejscowe, uchwały Rady Gminy są prawo miejscowe. I w tym prawie miejscowym jest napisane, że to i to i to i to i w taki, i to, w taki sposób są udostępniane różnego rodzaju dokumenty, które są przejawem działalności Rady Gminy. Koniec, kropka. No i z tego względu. I teraz gdybyśmy chcieli to zmienić, to my musielibyśmy znowelizować po prostu statut. No i tak jak Pan powiedział, statut jest prawem miejscowym, tak. A ustawa o dostępie do informacji publicznej... Ale ustawa o samorządzie terytorialnym, powtarzam Panu raz jeszcze, deleguje sposób udostępniania informacji publicznej związanych z funkcjonowaniem Rady do kompetencji Rady, która określa to w statucie. Koniec, kropka. Nie interesuje mnie ustawa o dostępie do informacji publicznej, bo ona też mówi, że można, a to jak można, to znaczy, że nie ma obowiązku, nie ma obligatoryjnego. Jeżeli jest napisane można, to można, ale nie ma obowiązku. No oczywiście nie. I oczywiście, że można. Ja i tu się nikt z Panem Wilkiem nie spiera co do semantycznego oznaczenia można, nie można. Można. Ale jest to delegacja i uprawnienie Rady Gminy, a nie Pana Burmistrza. I Pan Burmistrz nie mógł zadośćuczynić Panu Wilkowi i odpowiedział mu, jak mu odpowiedział. I z formalno-prawnego punktu widzenia skarga na to, że mu się nie podobało, że mu Burmistrz tak, a nie inaczej odpowiedział, skarga to jest bezzasadna. Bo nie mógł mu inaczej odpowiedzieć, bo powiedział, że to jest kompetencja Rady, statutu i tylko Rada może decydować o tym, w jaki sposób to będzie udostępniane, koniec, kropka. I tyle, i aż tyle. I, a my tu nie prowadzimy szerokiej dyskusji, czy można, co poeta miał na myśli, czy ustawodawca tak chciał. On dobrze chciał, każdy chce dobrze, a potem wychodzi jak zawsze. I proszę Pana, i możemy się tak spierać oczywiście, a sporu nie ma między nami w istocie. No nie. Bo można. I Pan wiedzieli, że można i ja. Czy nie ma płaszczyzny sporu. Tylko jest, czy on się miał prawo na nas poskarżyć na burmistrza, czy nie. No miał prawo, ale my uznajemy, że to jego skarga jest bezzasadna, bo burmistrz nie mógł postąpić inaczej, niż jak postąpił. Koniec, kropka. I tylko tyle. Pan burmistrz jeszcze, tak? To znaczy, może ja tylko powiem w ten sposób, że tak, żadne prawo nie wskazuje wprost i nie zobowiązuje burmistrza do udostępniania protokołów sesji z komisji na biurko, które tymi informacji publicznej. Tam, gdzie ogłaszamy, bo musimy i powinniśmy, to robimy, przykładowo uchwały przedstawienia. To jest taki przykład, ale mnóstwo rzeczy na biurko u nas jest, tak jak w innych gminach. Niektóre gminy publikują protokoły również. Natomiast tak, należałoby się tak jeszcze zastanowić, że nigdy nie mieliśmy sygnału spośród radnych, nie mieliśmy sygnału spośród mieszkańców, a moglibyście, prawda, ujawniać te protokoły, wszystkie te materiały sesyjne właśnie, wszystko na tym. Nie było. I teraz, czy naprawdę jest to konieczne, tym bardziej, że wiąże się to, jak Pan Przewodniczący Rady tutaj podpowiedział, że wiąże się to naprawdę z nakładem sporym pracy. Prawda? Można powiedzieć, że pracownicy są od tego nie czynią też. No tak, ale no też szukamy tych oszczędności, tak jak mówię, zmiany organizacyjne, ograniczenia zatrudnienia i tak dalej. I jeżeli tylko ktokolwiek chce informacje uzyskać, nie ma żadnych nigdy przeszkód i nie miał na tym tle, przychodzi do urzędu, może czytać, może sobie robić zdjęcia, może przeglądać, notatki z tego robić, oczywiście w obecności pracownika, bo właśnie statut nasz tak mówi, że tego typu sprawy, które nie są udostępnione, bo nie ma prawnego obowiązku, nie, to wtedy można przyjść do urzędu w godzinach pracy urzędu na konkretne stanowisko i wtedy dokument jest udostępniony. Niektórzy piszą wnioski w różnych sprawach o udostępnienie właśnie też dokumentów, których nie ma na BIP-ie i otrzymują serokopie, czy w różny sposób. Prawda? Także dziękuję jeszcze może tak. Dziękuję bardzo. Tak? To miałam fakt, czy sprawa Pana Wilka, znaczy skarga, przepraszam, jest uzasadniona, czy nie? Nie. Tak? Nie będziemy o tym już mówić, to tak? Znaczy? Wracam do naszego ulubionego słowa może.
Chodzi mi o to, że nie wszyscy pracują w godzinach, kiedy urząd jest otwarty. Nie każdy, zwłaszcza osoby starsze, jest na tyle biegły, aby operować internetem. Czy jest możliwość, aby udostępnić protokoły w bibliotece miejskiej? Czy to nie są żadne koszty konkretne? Tak? To jeszcze bardziej koszty są. Dlaczego? Serować. Tak, serować kilka. Wystarczy napisać wniosek i napisać proszę o przysłanie mi protokołu kopii. Kserokopii protokołu sesji z Rady tam miejskiej z posiedzenia z Mateusza. I to będą te same koszty. I po prostu, proszę Panią, może je dosłownie, bo tak to wszystkie dokumenty musi wtedy pracownik. Nie, ja mówię o A to nie jest tak, że tak? Nie kliknie sobie tylko w komputerze i już naraz na stronie na VIP-ie jest po prostu protokół. No przecież to rzeczywiście sporo. Ja się nie zgodzę z Panią, że nie będziemy mówić o tym wniosku. Nie, bo teraz będziemy prowadzić górnolotne dyskusje, kto jest bardziej demokratyczny, kto chce lepiej. Bóg w porządku mówi o tym, że uznajemy albo nie uznajemy Pani Przewodnicząca. Prosiłbym, żeby procedować, bo tu się rozgadaliśmy, to prawda. Ale to my nie mamy dzisiaj podejmować ani decyzji, czy będzie to w bibliotece, czy będzie to w BIP-ie, czy będzie to gdziekolwiek indziej, bo na razie nie ma takiego wniosku. Nikt z takim wnioskiem się do mnie nie zwrócił, żebym ja przedłożył Radzie. I dzisiaj mówimy właśnie o tym, o czym Pani nie chce rozmawiać. Mówimy o tym, że skarga jest niezasadna. Koniec, proszę do głosowania przejść i... Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania uchwałą w sprawie uznania za niezasadną skargę na działalność burmistrza miasta Igrzyn-Stepnica. Kto z członków Komisji do Spraw Gospodarki i Budżetu jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadną skargę na działalność burmistrza miasta Igrzyn-Stepnica, proszę o podniesienie ręki. Budżetowa. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto z członków Komisji do Spraw Społecznych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uznania za niezasadną skargę na działalność burmistrza miasta i gminy Stepnica? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Wyczerpaliśmy blok uchwał. Punkt czwarty. Wolne wnioski. Proszę. Dostaję pytanie materiałem na temat klubu Rozpadka i mam takie pytanie, nie ma, nie było tego początku. A czy to jest w ramach informacji, czy może kiedyś będziemy to wracać, czy to już to ma zamknięte? To jest chyba w ramach informacji. Tak. W związku z tym, że tam było sygnowane, że to jest dla Rady, to nie mogę zapoznać Państwa z tym, co płynęło. A to jest, dzisiaj nie ma pana burmistrza, bo jest na szkoleniu zorganizowaniu przez RIO w Kordzeku i musiał być tam na tym szkoleniu. Jak będą pytania, to oczywiście na sesji pan burmistrz chętnie odpowie na jakieś pytania i wątpliwości co do tych dokumentów. Tak? I jeśli chodzi o sesję, sesja jest o godzinie 14. O godzinie 14. Tak, żebyśmy się nie... Tak, wyjątkowo godzinie 14. Żebyśmy się nie pogubili. Czy ktoś z Państwa jeszcze w wolnych wnioskach? Ja chciałem w wolnych wnioskach. Trzymaliście Państwo dzisiaj świadczenia majątkowe. I ja z obowiązku, w związku z ustawą o samorządzie terytorialnym jestem zobowiązany do analizy tych oświadczeń majątkowych, a również jeden z zapisów tej ustawy mówi o tym, że w przypadku wątpliwości podjętych przez organ uprawniony do kontroli tych oświadczeń majątkowych, tym organem w tym momencie jestem ja, mogę wnioskować o szczegółową kontrolę tychże oświadczeń majątkowych przez Urzędy Kontroli Skarbowej. Państwo złożyliście na początek kadencji oświadczenie majątkowe i w tym kontekście chciałbym poprosić tylko, że jak będziecie wypełniać za rok 2014, proszę dołożyć należytej staranności, ponieważ w niektórych przypadkach zapisy pojawiające się
są no, daleko odbiegające od normy. Nie chcę tutaj mówić o nazwisku i tak dalej, bo to przy nie o to chodzi, tylko prosiłbym o dołożenie należytej staranności przy wypełnianiu. Ja wiem, że ja też nienawidzę wypełniać tych spraw, tych oświadczeń majątkowych, bo to jest idea tych oświadczeń była taka, żeby zobaczyć, porównać z dochody czy majątek rok do roku, czy się ktoś na pełnionej funkcji nie dorobił, nie nachapał i tak dalej. Dzisiaj to przybrało jakby kuriozalne pewne tutaj nawet formy, bo tam niektórzy anonimowo, a przeważnie anonimowo, tam wytrząsają się nad tymi dochodami, liczą, ten ma dużo, ten ma mało, a jest znany, a nieznany, a dlaczego ma tyle, nie? To nie temu miało to służyć, idea jakby nie była do tego, tylko po prostu, że była jawność, jeżeli chodzi o ten majątek, czy w związku z spełnioną funkcją ktoś tam, powiedzmy, się nie nachapał, nie ustawiał przetargów, nie brał wziątek i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj to takie kuriozalne ma, bo to pospólstwo się wytrząsa, prawda, i mówi, że ten zasłużył, ten nie zasłużył, to nie temu to miało służyć, no ale nic nie możemy z tego tytułu zrobić, ale już jak już ustawodawca nałożył obowiązek na nas z tego tytułu, no trudno, chociaż się z nim głęboko nie zgadzam, z tym obowiązkiem, to róbmy to rzetelnie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Nawiązać, bo właściwie pierwszy raz wypełniałem takie oświadczenie jak wybrane do rady i naprawdę miałem bardzo ogromny problem, nawet się posiłkowałem opracowaniami, które dla gminy inne gminy przygotowywały i tak za dużo mi to nie wyjaśniło. Czyli ja panu powiem, doradzę, są takie wytyczne izb skarbowych. W internecie, jak pan pisze, wyjaśnienia, czy też instrukcja wypełniania oświadczenia majątkowego, to panu tam różne izby skarbowe po punkcie mówią, co wpisać, jak wpisać, co wchodzi w zakres, co nie wchodzi w zakres. Wszystko jest szczegółowo popisane i ja tam mam chyba z izby skarbowej, tam z tego roku nie pamiętam, chyba z Lublina, czy z Rzeszowa, tam bardzo tak syntetycznie to było napisane i analitycznie i się posiłkować po prostu, nie? Znaczy posiłkowałem się, a i tak miałem wątpliwości, czy dobrze to wypełniłem, więc jeżeli na przykład w moim tam było coś takiego, co widzi pan ważące błędycznie tego, to po prostu proszę prosto mi powiedzieć, co nie będę się to odnosił do nikogo, bo wszyscy jesteśmy dorośli. Zawsze można zadzwonić też do urzędu i zapytać, tak, jak mamy wątpliwość. No, były dziwne, bo wszędzie tam, gdzie są w tym oświadczeniu, to główny nacisk jest na to, czy mamy majątek, a więc czy to jest własność, czy to jest współwłasność i to powinno być napisane. I nie piszemy książki historycznej, tylko piszemy, jak mamy dietę radnego, to wpisujemy kwotę diety, a nie wpisujemy, że dochodem była dieta radnego. No tak to się nie pisze. Pisze się kwotę konkretną, którą otrzymaliśmy, a nie, że dochód był dieta radnego. No to dyskwalifikuje, prawda? Ale mówię, w internecie jest całe mnóstwo takich instrukcji, jak to wypełniać i myślę, że tutaj na pewno państwo posługujecie się, można to łatwo odnaleźć. Proszę, czy to są do tego, co pan przewodniczący mówi? Jak ktoś z państwa ma możliwość dostępu do internetu, tam, że ma, no to są gotowe takie nawet w załączniku w Wordzie i można nawet tam bezpośrednio wpisywać. Dla was tego, co się orientuje, jest taka pomoc, nie pamiętam teraz strony, gdzie można właśnie, jest podpowiedziane, jak się wypełnia te pity, które teraz wypełnia, więc no, jest taka możliwość. Dziękuję bardzo za informację. I to ułatwia, ja bym też chciała, żeby to się ułatwia również złożenie dwóch egzemplarzy, bo oświadczenie majątkowe państwo zobowiązani jesteście złożyć w dwóch egzemplarzach i załączając również do tego PIT, kserokopię PIT-u, tak? Kserokopia jest jedna, ale dwa egzemplarze oświadczenia majątkowego. I to nie jest na takiej zasadzie, że się skseruje już podpisane oświadczenie majątkowe. Przed podpisaniem, jeżeli wypełniacie ręcznie, przed podpisaniem całego oświadczenia majątkowego warto skserować i dopiero podpisać. To jest zrozumiałe. Oryginalnie zarzucamy podpisy. I zresztą ja wiem, że kiedyś tam do mnie się też Urząd Kontroli Skarbowej przyczepia, tam jeździłem do Szczecina, bo tam jakieś działki mu się nie podobały, się wzbogaciłem. I
I wiecie, nie było mi przyjemnie, bo tam jest napisane, jak się czyta na końcu ta ostatnia formuła, że to jest pod groźbą kary do 3 lat pozbawienia wolności, bo tam się składa oświadczenie woli, ten podpis. Podpis każdego z nas, powinniśmy szanować swój podpis, tak? I tam jest napisane, że poświadczamy prawdę zawartych informacji w tym oświadczeniu majątkowym. I tam jest artykuł wymieniony i tam jest do 3 lat pozbawienia wolności za nieprawdziwe dane, prawda? Słyszymy o posłach, którzy nie wpisali do oświadczenia, do rejestru korzyści, zegarka, czegoś tam, dzisiaj mają kłopoty, tak? Nieco ciemniejsi poprzali. Czy ktoś z Państwa jest przetrzeźwiony w wnioskach? Nie widzę. Zamykam wspólne posiedzenie. Dziękuję Państwu bardzo za przybycie.